Cześć, tu Magda i vlog Żyj pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu zwycięstwa w Panu Jezusie Chrystusie. Styczeń dalej leci. Jesteśmy już gdzieś w połowie. No właśnie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Nawiążę do chyba najbardziej znanej przypowieści, która w ogóle istnieje w Piśmie Świętym. Niedawno w ramach moich codziennych czytań biblijnych natrafiłam na przypowieść z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału o synu marnotrawnym. Inni nazywają ją o miłosiernym ojcu. Tak się zastanawiałam, co tym razem z tego wyciągnę, bo jest to tak znana, tak wiele razy opowiadana, interpretowana, tyle razy już się coś słyszało na ten temat, przypowieść, a jednak na nowo poruszyła moje serce. I nie będę jej całej streszczać, myślę, że ją znacie, jeśli nie, z jakiegoś powodu. To Łukasza 15 rozdział od 11 wersetu. Pan Jezus opowiada tą przypowieść. Kiedy ten syn, młodszy syn człowieka, który ma dwóch synów, wraca pokutując, że nie powinien odchodzić, że wydał wszystko, zmarnował tak naprawdę czas i środki i przychodzi szczerze nawracając się, mówiąc, że tak naprawdę to nie jest godne w ogóle nazywać się synem i że może by go ojciec po prostu zatrudnił. Ojciec jest niesamowicie ucieszony tym, że ten syn powraca i wydaje wielką ucztę na jego cześć. W tym czasie wraca starszy brat tego, który właśnie wrócił, wraca z pola, ze swojej pracy i zaczyna rozmowę z ojcem, kiedy dowiaduje się, o co chodzi z tą imprezą. Na początku po prostu rozgniewał się, 28 werset. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: od tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Co prawda nie jest napisane wcześniej, że on ten majątek wydał na te nierządnice, jest napisane, że po prostu wszystko wydał, żyjąc rozrzutnie. To już jest dopowiedź. Nie wiadomo, czy tak było, czy tak nie było. Warto to zauważyć. Kazałeś zabić dla niego utuczone ciele, lecz on mu odpowiedział. Ojciec mu odpowiedział tak: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I najbardziej poruszyły mnie te słowa: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. Mam wrażenie, że czasem możemy właśnie, nie wiem, czy czuć niesprawiedliwość w różnych sytuacjach. Tutaj nie chodzi tylko o to, kiedy ktoś się nawraca, a my jesteśmy wierni Bogu latami i mamy jakieś inne wyzwania. Tylko generalnie czasami możemy czuć pewną niesprawiedliwość, że Bóg komuś coś, a nam nie. A my jesteśmy tacy wierni. I chodzimy do kościoła, i modlimy się, i odhaczamy inne rzeczy. Wszystkie jakieś rytuały, które wierzymy, że powinniśmy. I staramy się być wierni. Czytamy Pismo Święte, modlimy się. I Pan Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. Tak sobie myślałam o tym,
że zazwyczaj jednak mówimy, patrzymy z perspektywy naszej, że to Bóg jest z nami. Ale tu jest trochę inna perspektywa. Bóg, który jest ukazany w tej przypowieści, mówi: Ty jesteś ze mną. Czyli to jest o nas, którzy wybieramy życie z Bogiem, którzy na co dzień chcemy przestrzegać Jego słów, którzy chcemy chodzić Jego drogami, którzy chcemy Mu dziękować, Go uwielbiać. I mówi: I wszystko, co moje, do Ciebie należy. I tak sobie myślałam o tym. Po pierwsze, czy rzeczywiście zawsze jesteśmy z Bogiem? Czy rzeczywiście ja zawsze jestem z Bogiem? A po drugie, czy rzeczywiście korzystam z tego, co do mnie należy? Bo Pan Bóg zaprasza nas do korzystania z wszystkiego, co jest w Jego Królestwie. I parę rozdziałów wcześniej, właściwie rozdział wcześniej, Pan Jezus opowiada przypowieść o uczcie. I mówi o tym, że pewien człowiek wyprawił ucztę i następnie posłał swojego sługę, żeby powiedział gościom, żeby przyszli. I oni zaczęli się wymawiać. Bo ten kupił pole i musi je obejrzeć, a drugi kupił woły i musi je wypróbować, a inny się właśnie ożenił i nie może przyjść. I tak naprawdę gospodarz stwierdził, że skoro i tak przygotował ucztę, to chciałby, żeby ktoś się nią cieszył. I kazał iść i przyprowadzić ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. I potem Pan Jezus tak podsumowuje właśnie tą przypowieść. Mówi: albowiem powiadam wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Czy na pewno my, jako wierzący, korzystamy z tego, co na co dzień w Jego domu, w Jego królestwie oferuje nam Ojciec? Bo może być tak, że może w ogóle nam taka uczta przeleciała. Tutaj ten starszy brat mówi, że nigdy nawet jego ojciec nie dał środków, żeby mógł zorganizować taką zabawę. A jak wiele Pan Bóg ma dla nas przygotowane każdego dnia. Jesteśmy zaproszeni, żeby ucztować. Okej. Może chodzimy do kościoła, może spełniamy wszystkie przykazania, może naprawdę troszczymy się o to, żeby robić wszystko tak, jak należy, jesteśmy uczciwi, ale czy korzystamy z tego wszystkiego, co na przykład właśnie jest w Piśmie Świętym? Czy ciężary, które mamy, czy składamy na Boga? Czy korzystamy z tego, że Pan Bóg oferuje nam pokój, który przewyższa wszelki umysł? W mojej najnowszej książce, o której tutaj jakiś czas temu też opowiadałam, czyli Kobieta pełna Bożego życia, drugą część poświęciłam Bożemu skarbcowi. I tam opowiadam o 10 skarbach, które moim zdaniem są bardzo ważne, które Pan Bóg nam daje, jak na przykład Słowo Boże, jak modlitwa, jak uwielbienie, jak moc Jego imienia, jak wspólnota, jak relacje z wierzącymi, wdzięczność, radość, zaufanie, i jeszcze parę innych rzeczy. I wiem, że wielu z nas korzysta z tych rzeczy. I to jest super. Albo wielu z nas wie o tych rzeczach. I to też jest świetnie. Ale pytanie, czy naprawdę z tego korzystamy? Bo to, że jesteśmy, tak jak ten starszy brat, mieszkańcami domu Bożego, to jest dobry początek. Ale to nie oznacza, że naprawdę żyjemy pełnią życia według tego, jak Pan Bóg nam oferuje. I chciałabym zakończyć ten odcinek właśnie taką myślą. Dzisiaj skupiamy się mniej na tym młodszym bracie, a bardziej na tym starszym, który był wierny ojcu. Po pierwsze, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy rzeczywiście zawsze jesteśmy z Bogiem? Bo to, że On jest z nami, to jest pewne. Ale pytanie, czy my rzeczywiście zawsze jesteśmy z Bogiem? A po drugie, czy naprawdę korzystamy z tego, co jest od Boga? Wszystko, co jest Jego, należy do nas. I to jest niesamowite. To jest też uzdrowienie w różnych dziedzinach i takich psychicznych, i duchowych,
i fizycznych. Nie zawsze będziemy oglądać wszystko idealnie tutaj na ziemi, ale co najmniej powinniśmy się pomodlić o takie uzdrowienie. I jeśli potrzebujemy środków, jakichś finansów albo jakichś innych rzeczy, tak samo możemy się modlić, ponieważ nasz Bóg jest bogaty. I o tym będę mówić w którymś kolejnym też odcinku, że On Cię troszczy o nas. Więc z tymi myślami Was zostawiam. Ciekawa jestem, co Was najbardziej porusza, albo przynajmniej ostatnim razem, kiedy czytaliście, albo teraz może mieliście okazję przeczytać historię o synu marnotrawnym. Co Was porusza w tej historii ostatnio najbardziej? Pozdrawiam Was serdecznie. Kończę i widzimy się za tydzień. I know he's coming again. I know he's coming again.